Cześć. Wiem, że wiele osób, które pracowały wcześniej w AutoCadzie, a teraz zmieniły środowisko pracy na Revit, mają problemy z przyzwyczajeniem się do białego tła, które występuje w tym interfejsie. Możemy tą opcję zmienić, klikając na Revit opcję, przechodząc do zakładki Graphics i tutaj mamy taką zakładkę Colors, która pozwala nam na zamianę tła. W niektórych wersjach aplikacji być może pojawić się tutaj po prostu oddzielna kategoria background i wtedy należałoby po prostu zmienić kolor na czarny. Ja klikam Invert Background, OK i w tym momencie moje tło jest czarne.